Dzień dobry, szanowni państwo, minęła godzina 9:00 i powiem tak, powinniśmy rozpocząć nasze obrady, natomiast widzę, że mam jednego radnego obecnego zdanie, ponieważ z tego, co wiem, uległ zmianie artykuł 15 ZX ustawy o szczególnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych, ja bym poprosił o opinię radcę prawnego, w jaki sposób mamy przeprowadzić sesję w trybie hybrydowym. Także myślę, że to potrwa moment, a póki co za 10, znaczy nawet nie rozpocznę sesji jeszcze, tak? Także za 10 minut zaczniemy.
Dobrze, wysoka informacja, że niestety nie możemy zdalnie czy też w sposób hybrydowy obradować, w związku z tym pan radny, który tutaj zadeklarował obecność swoją zdalnie, niestety nie może być obecny na dzisiejszej sesji. Dobrze, wysoka rado, przepraszam za ten kilkuminutowy poślizg. Wysoka rado, szanowni goście, otwieram 47. zwyczajną sesję Rady Miejskiej Świerzyna. Witam przybyłych państw radnych, witam pana burmistrza, panią burmistrz, kierowników wydziałów, zaproszonych gości, mieszkańców, przedstawicieli prasy. Przypominam, że obrady Rady Miejskiej są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięki i obraz. Uczestniczący w sesji Rady Miejskiej wyraża się zgodę na przetwarzanie i upubliczanie swoich danych osobowych i wizerunku w myśl artykułu 6 ust. 1 litera a oraz artykułu 9 ust. 2 litera b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Przechodzimy wobec powyższego do sprawdzenia obecności. Proszę o potwierdzenie obecności na terminalach. W dzisiejszej sesji obecnych jest 20 radnych, w związku z czym Rada Miejska może podejmować prawomocną uchwałę. Na stole prezydialnym znajduje się protokół z ostatniej sesji. Każdy z państwa zgodnie z paragrafem 56 statutu może wnieść uwagi do protokołu najpóźniej do dzisiejszej sesji. Czy wobec tego są jakieś uwagi? Skoro uwag nie widzę, uważam protokół za przyjęty. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem o sesji przedstawię państwu dzisiejszy porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, informacja o wynikach konsultacji społecznych. Punkt czwarty, projekty uchwał. I tak w kolejności. W sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie gminy Świebodzin. Drugi projekt w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjęte jako podstawę do obliczenia podatku rolnego. Zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie gminy Świebodzin. Trzeci projekt w sprawie obniżenia ceny skupu drewna przyjęty jako podstawy do obliczenia podatku leśnego, zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie gminy Świebodzin. Czwarty projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Świebodzin. Piąty projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2022 rok. Szósty projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2022-2034. Siódmy projekt uchwały. Uchwała zmieniająca szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Ósmy projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Świebodzińskiego Domu Kultury. Dziewiąty projekt w sprawie rozpatrzenia petycji. Dziesiąty projekt w sprawie uchwalenia uchwały dotyczącej czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6 w placówkach prowadzonych przez gminę Świebodzin. Jedenasty projekt w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnionej w obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 12. projekt w sprawie nieodpłatnego przekazania infrastruktury drogowej znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1202F w miejscowości Jeziomy. 13. projekt w sprawie nieodpłatnego przekazania infrastruktury drogowej znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 4008F, ulica Łużycka. 14. projekt w sprawie zmiany uchwały nr 41/541/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków nie stanowiącym wyłącznej własności gminy Świebodzin. 15. projekt w
w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego Śródmieścińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030. 16. Projekt uchwały. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Świerdłowice do roku 2027. 17. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 18. Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gminnych położonych w trzecim i czwartym obrębie Świerdłowice oraz w obrębie Rozłogi i Wilkowo odpłatnymi służebnościami przesyłu. 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 5. punktem dzisiejszej sesji będą zapytania i interpelacje. 6. sprawy różne. 7. zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa odnosi jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku? Skoro nie widzę, uważam porządek za przyjęty. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia jest informacja o wynikach konsultacji społecznych. Otrzymali Państwo informację w formie pisemnej z wyprzedzeniem. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie widzę, uważam informację za przyjętą. Przechodzimy do kolejnego punktu projektu uchwał i o przedstawienie projektów. Proszę panią Izabelę Zapolską, skarbnika gminy. Szanowni Państwo, projekt uchwały nr 646 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie gminy Świerdłowice. Uchwała omawiana na wszystkich komisjach. Ja powiem, że co do zasady ta uchwała podnosi stawki podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2022 o 15%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Radny Tomalek. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Zaproponowałem na Komisji Rolnictwa i na Komisji Budżetu, które odbyły się w ubiegłym tygodniu, rozwiązanie polegające na tym, aby nie podnosić podatków w roku 2023 w gminie Świerdłowice. Uzasadnieniem takiego ruchu jest to, że w Świerdłowicinie powstały dwa olbrzymie zakłady, mianowicie Amazon i OBI, które de facto spowodują zwiększenie wpływów z podatku z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę około 7,5 miliona złotych. W tak trudnych czasach, w których wszystko drożeje, obarczanie mieszkańców i przedsiębiorców dodatkowymi podatkami uważam za nierozsądne i dlatego prosiłbym radnych o wprowadzenie stawek z roku 2022. Uzasadniając moją prośbę, chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że w sąsiednich miastach, takich jak chociażby Sulechów, te stawki nie są jakoś bardzo wygórowane. Proszę zwrócić uwagę, że z informacji, którą przedstawiono tutaj z ratusza, wynika, że w Sulechowie w roku 2023 stawki podatkowe będą takie jak w Świerdłowicinie, będą prawie takie same jak w Świerdłowicinie w roku 2022. Mówienie o zagrożeniach, że budżet będzie niewykonany i straszenie tutaj nas radnych, przepraszam, tym, że po prostu będzie jakaś katastrofa, uważam, że jest nieuzasadnione, ponieważ główną przyczyną trudnej sytuacji finansowej, w jakiej się w tej chwili gmina Świerdłowice może znaleźć, jest bardzo lekkie podejście do dysponowania środkami budżetowymi przez dotychczasową władzę pana burmistrza Tomasza Sielickiego, który przez ostatnie 4 lata wydawał z tego pełnego dzbana dukatów ile mógł, swobodną ręką, a biedny były burmistrz Dariusz Berkisz, który do mnie wydzwania dosyć często, o nic innego nie pyta, tylko o to, ile tam tych kredytów i jakie te długi ma gmina Świerdłowice. Jest mi bardzo przykro odpowiadać na te pytania.
ponieważ niestety, ale to zadłużenie w bardzo szybkim czasie osiągnęło poziomu 37 milionów złotych. Jest to stosunkowo duże zadłużenie, którego kiedyś nie było i tutaj cała ta wina to jest po prostu polega na tym, że niestety bardzo lekką ręką zdawał pan Tomasz Sielicki te pieniądze, które były po prostu oszczędnie wydawane przez poprzedników. Dlatego bardzo proszę państwa o to, abyście utrzymali dotychczasowe składki podatków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Anita Moliska. Ja również chciałabym w tej sprawie zabrać głos w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jako klub będziemy głosować przeciw całemu pakietowi tych uchwał dotyczących podatków. Prowadziliśmy konsultacje z mieszkańcami, ze swoimi wyborcami. Sami państwo wiecie, już to zostało przed chwilą powiedziane na tej sali, że sytuacja jest obecnie bardzo trudna. Wszyscy o tym doskonale wiemy. Najpierw pandemia, którą nie wiemy, czy jeszcze sobie z nią dalej poradzimy, bo jeszcze końca, jak widać, nie ma. Później sytuacja na naszej wschodniej granicy, wojna, kryzys energetyczny. To wszystko osłabiło bardzo mocno społeczeństwo. Wszyscy to odczuwamy i dlatego my jako Klub Prawa i Sprawiedliwości nie chcemy dodatkowo obciążać naszych mieszkańców podatkami. A poza tym, tak jak tutaj było już wspomniane, sytuacja gminy jest dosyć dobra. Nie jesteśmy małą gminą w Bieszczadach. Jesteśmy gminą położoną w bardzo dobrej lokalizacji. Jak okiem sięgnąć, rozwijają się firmy, zakłady. Wszystko wygląda bardzo ładnie, więc myślę, że gmina sobie poradzi, a nie wszyscy mieszkańcy. Nie wszyscy mieszkańcy z tą sytuacją mogli sobie poradzić. Poza tym państwo wiecie dobrze, że rząd Zjednoczonej Prawicy robi wszystko, żeby w tej sytuacji ulżyć mieszkańcom całej Polski. Poprzez wszystkie działania, program Polski Ład, poprzez tarcze, inne działania osłonowe, wszystkie inne działania, które są podejmowane w tej sferze, żeby tej sytuacji obecnej zapobiec albo zminimalizować te negatywne skutki. Dlatego my nie podejmujmy takich działań, które by jeszcze tym mieszkańcom dla nich były dodatkowym obciążeniem. Dlatego w tej sytuacji, jeżeli są takie pakiety uchwał i w takiej formie, to będziemy głosowali przeciw takim uchwałom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Jest. Pani Osica. Ja mam pytanie do pani skarbnik odnośnie, co będzie, gdy radni jednak nie podwyższą tych podatków, jakie zagrożenia płyną z tej strony? Czy państwo już tutaj robili jakieś odnośnie na przykład sytuacji, że obowiązują na chwilę obecną tarcze i wszyscy wiemy, że one zaraz przestaną obowiązywać. Nie wiemy tak naprawdę, jaka sytuacja będzie od stycznia. Jakie płyną zagrożenia z tego tytułu? Zwłaszcza dla naszej gminy, dla jednostek podległych, jak to państwo sobie wyobrażają, gdy stawki będą na tym samym poziomie. Dziękuję. Szczerze powiedziawszy, jeszcze takiej kalkulacji na tą chwilę nie zrobiliśmy. Z trudem udało nam się dobiąć projekt budżetu w mocno okrojonych tematach. W tym budżecie już są same tematy takie niezbędne do realizacji na przyszły rok. Niepodwyższenie tych stawek podatkowych spowoduje to, że jeszcze bardziej będziemy musieli przemodelować ten budżet, czyli jeszcze parę rzeczy z tego budżetu po prostu wyrzucić, kolegę brzydko mówiąc, a myślę, że na to pytanie pani da odpowiedź, pan burmistrz Tomasz Sielicki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z państwa? Pan Radny Cichański. Wysoka Rado, panie przewodniczący, a ja odnoszę takie pytanie. Dlaczego, jeśli w założeniach budżetowych na rok 2023 wskaźnik procentowy wzrostu podatków wynosił 7,5%, nagle pojawiło się 15%? Moim zdaniem 7,5% maksymalnie byłoby do przyjęcia. 15% wydaje mi się, że to tak nagle się pojawiło i chyba. Ja wnoszę o 7,5%. Pani skarbnik. Pan burmistrz. Bardzo proszę. Chciałbym prosić o mikrofon? Dziękuję. Dziękuję.
Szanowni Państwo, to ja może tak pozwolę sobie zbiorczo i od samego początku odpowiedzieć na te pytania i zarzuty, które tutaj mamy. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję pani radnej Molickiej za taką piękną laurkę naszej pracy przez te ostatnie lata. Cieszę się bardzo, że pani dostrzega, że pod tym układem politycznym w mieście nasze miasto rozwija się tak pięknie, rosną nowe hale i gospodarka kwitnie. Przyjmuję to za bardzo pozytywną ocenę mojej pracy, za to bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, sytuacja, którą mamy dzisiaj w skali kraju, jest tak naprawdę pochodną wydarzeń, na które my nie mamy tutaj w Świebodzinie żadnego wpływu. Bo po pierwsze, nie my odpowiadamy za 18% inflację, ale to nas pośrednio i bezpośrednio wszystkich dotykają jej skutki. Tak naprawdę musimy sobie uczciwie powiedzieć, że dwie pensje każdego Polaka rocznie są przeżerane przez inflację, rosną koszty usług, towarów, wszystkiego, co się wiąże z pochodnymi tego, co się dzieje w naszej gminie. I tutaj sytuacja gminy jest dokładnie taka sama, jak sytuacja naszych domowych budżetów. To nie jest tak, że burmistrz Siński ma drukarkę w swojej piwnicy i jak trzeba, to dodrukuje parę złotych i wszystko się magicznie samo rozwiąże. Szanowni Państwo, wzrost kosztów energii. Nawet przy założeniu tarczy rządowej i blokadzie cen energii na poziomie tam 760-780 zł za energię, to i tak jest wzrost kosztów dwukrotny. Ja przypominam Państwu, że już w tym roku na basenie pieniądze na ogrzewanie, panie dyrektorze, skończyły się w czerwcu bodajże za gaz. Tam już nie było pieniędzy. Faktura styczeń do stycznia z 28 tysięcy na 128 tysięcy. 5 razy większa. To nie jest wina burmistrza Sielińskiego i to nie jest wina nikogo z Państwa. Tak po prostu jest. Szanowni Państwo, dalej byliśmy również zaskoczeni, bo z nami tego nikt nie konsultował. I tutaj jest pośrednio odpowiedź na pytanie, które zadał pan radny Ciechański. Skąd nagle taka zmiana? Ale nam przy tworzeniu budżetu tak naprawdę nikt z nami nie konsultował chociażby wzrostu płacy minimalnej. Przecież ta płaca minimalna w przyszłym roku ma urosnąć o 20%. Do 3600 zł brutto, z tego co teraz dobrze pamiętam. I takie sytuacje wymuszą również określone ruchy po stronie gminy Świebodzin. Natomiast, tak jak mówię, nikt z nami tego nie konsultował, nikt nam dodatkowych pieniędzy na to nie da. W naszych budżetach gminnych, w subwencjach, tak naprawdę w żaden sposób nie zostało to uwzględnione. Przypominam Państwu również, że w stosunku do wykonania za 2021 rok gmina Świebodzin utraciła tytułem udziału w podatku PIT około 6 milionów złotych w wyniku zmian podatkowych, które zostały wprowadzane, a także obniżki podatku PIT z 17 do 12%. Tego również z nami nikt nie konsultował, ale zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym i musimy sobie w jakiś sposób z tym wszystkim poradzić. Więc to nie jest tak, że burmistrz siedzi sobie z założonymi rękami i czeka tylko, jak wyciągnąć pieniądze z kieszeni podatników, bo tak nie jest. Ja przypominam, że w zeszłym roku podwyżka była kompensacyjna o około 4%, mimo że wtedy już na koniec roku inflacja była dużo, dużo wyższa. Wszystko rośnie tak naprawdę skokowo i musimy jakoś temu zapobiegać. To, co powiedział pan Krzysztof Pomalak, a więc rosnące nowe hale i wzrost dochodu z tytułu podatku od nieruchomości, a i owszem, ten wzrost jest. Natomiast, szanowni państwo, on tak naprawdę musiałby być pewnie jeszcze ze dwa razy większy, żeby kompensować to, co straciliśmy, plus kompensować wzrost cen. To nie jest tak, że sobie rosną hale i nagle mamy dużo więcej pieniędzy, bo to po prostu się zeruje, a nawet moim zdaniem, biorąc pod uwagę inflację, jesteśmy nieco na minusie. To również nie jest też tak, że siedział sobie burmistrz, dostał pod nos budżet, podpisał i teraz wszyscy się martwcie. Szanowni Państwo, my w stosunku do pierwotnej postulowanej wersji budżetu musieliśmy znaleźć oszczędności na wydatkach bieżących w kwocie około 9 milionów złotych. I to, co Państwo dostaliście jako projekt budżetu, to jest już projekt po ścinkach i to naprawdę znaczących. Cięte były koszty zakupowe, wszelkiego rodzaju remonty, zbędne wydatki, to wszystko jest już uwzględnione w tym budżecie. Ten budżet to jest, może nie powinienem tego mówić głośno, ale powiem, to jest taki golas plus inwestycje, na które mamy dofinansowanie
I na to dzisiaj to wystarczy. Ale chciałbym też Państwu powiedzieć, że pewnie pojawią się w trakcie roku dodatkowe potrzeby finansowe. Bo zaraz się okaże, że nie wiem, daj Boże, my albo powiat dostaliśmy jakieś dofinansowanie, no i trzeba będzie do naszego dofinansowania wkład własny zagwarantować. Powiat pewnie przyjdzie i powie, no dobra, to dorzucicie z brakującej kwoty 50%. Ludziom trzeba zagwarantować odpowiednią stopę inwestycji. Chcielibyśmy, żeby takie dofinansowanie było możliwe. A w sytuacji, kiedy ten budżet jest tak mocno okrojony, to po prostu nie ma na to szans. I szanowni Państwo, to nie jest tak, że ja Państwa straszę. Ja Państwa nie straszę. Ja Państwa lojalnie uprzedzam, żeby potem nie było sytuacji, że burmistrz czegoś nie powiedział. 15% podwyżki podatków w skali jednorodzinnego domu. Przepraszam, nie jednorodzinnego domu, mieszkania 50-metrowego, to jest bodaj 4 zł w skali roku. Zastanówcie się Państwo, czy 4 zł w skali roku za 50-metrowe mieszkanie to jest coś, co spowoduje, że ludzie nie będą mieli to do garnka włożyć, bo moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest, ile to jest? 34 grosze miesięcznie? No to jest żadna podwyżka w stosunku do tego, że pensja minimalna ma wzrosnąć startowo już o chyba prawie 400 zł, a docelowo o 600 zł. No to skoro ludzie będą miesięcznie zarabiać o 20% więcej, to czy jedna roczna opłata spowoduje nadwyrężenie domowych budżetów? No moim zdaniem oczywiście, że nie, no bo to jest czysta matematyka. Szanowni Państwo, i to nie jest tak, że ja Was straszę, ale mamy już wniosków na 3 miliony na dotacje na zabytki. Nie udzielimy żadnej dotacji, bo po prostu nie będzie skąd. Przyjdą próby stowarzyszenia, w zeszłym roku 1 200 000, Pani Skarbnik, wydaliśmy na dotacje, plus minus. W tym roku jak będzie 200 tysięcy, to no okej, no. Klub, który dostał 10 tysięcy, dostanie 2. Będzie się sobie musiał radzić. Ten, co dostał 200, dostanie 40, będzie sobie musiał radzić. I musicie Państwo mieć pewność, bo ja ją mam, że te koszty docelowo i tak zostaną przeniesione na mieszkańca. Bo jeżeli rodzic, który dzisiaj prowadził swoje dziecko na zajęcia sportowe finansowane z budżetu gminy, zostanie pozbawiony tej dotacji, to stowarzyszenie, chcąc działać, będzie musiało obciążyć rodzica. Będzie musiało obciążyć rodzica i ten rodzic i tak finalnie za to zapłaci. Szanowni Państwo, kolejną konsekwencją, jaką będzie musiała ponieść gmina, będzie redukcja etatów. W gminie, w jednostkach trzeba będzie etaty ciąć, aby szukać oszczędności. Pieniędzy w szkołach na nadgodziny nie będzie. Zostaną gołe etaty. Pieniędzy w przedszkolach na nadgodziny nie będzie. Zostaną gołe etaty. Dodatkowo w naborach na przyszły rok do przedszkoli będziemy po prostu redukować ilość miejsc dla trzylatków po to, żeby schodzić z ilości grup. To się będzie wiązało z mniejszymi kosztami, a tym samym redukcją etatów. No bo skoro dzieci i grup będzie mniej, to etatów będzie mniej. Od stycznia, jeżeli ta uchwała nie zostanie uwzględniona, planujemy dla pracowników obsługi zejście do poziomu 7-8 etatów na szkołach i przedszkolach, od następnej podwyżki płacy minimalnej prawdopodobnie do 6-8 etatów, po to, aby nie musieć redukować zatrudnienia, no ale po prostu ci ludzie, którzy dzisiaj są na pełnym etacie, będą na etacie ułamkowym. To są realne konsekwencje decyzji, którą Państwo dzisiaj będziecie podejmować. I chciałbym, żebyście mieli tego świadomość. Ja Państwu gwarantuję, że jeżeli to zostanie utrzymane, to jakość usług świadczonych przez gminę Świebodzin na rzecz swoich mieszkańców przynajmniej nie spadnie. Oczywiście są gminy, które będą miały niższe podatki, ale są też gminy, które będą miały zdecydowanie wyższe podatki. Oczywiście my będziemy się lokować gdzieś w środku, no i ja uważam, że to jest słuszne, jest w porządku. Dodatkowo chciałbym Państwa poinformować, że rozmawialiśmy z Panią Skarbnik, przeprowadziliśmy takie szybkie analizy finansowe. Ja powiem w ten sposób. Jeżeli zostanie przegłosowane to 15% na podatku od nieruchomości, to my w trybie autopoprawki od razu zgłaszamy obniżenie w stosunku do propozycji w naszej uchwale podatku rolnego do stawki zeszłorocznej. Jesteśmy wtedy w stanie na podatku rolnym zejść niżej. Tych czynników i konsekwencji jest dużo, ale proszę Państwa o zrozumienie i zauważenie, że większość z nich jest niezależna
od nas. I tak naprawdę to, co powiedziałem przed chwilą, skala tych podwyżek dla statystycznego mieszkańca Świebodzina w kontekście podwyżek płacy minimalnej, w kontekście rosnącej inflacji, tak naprawdę realnie wyrażona w złotówkach jest po prostu żadna. Dlatego ja Państwa proszę o rozsądek, o to, żeby Państwo przegłosowali tę uchwałę na poziomie 15%. I cóż, wtedy my w trybie natychmiastowym składamy autopoprawkę do podatku rolnego i tam jesteśmy w stanie utrzymać go na poziomie zeszłorocznym. To jest tegorocznym, przepraszam, to jest zawsze coś za coś. No i cóż, musimy jakoś wspólnie ponosić odpowiedzialność za tą gminę i ponosić decyzje nawet takie, które są ciężkie, bo konsekwencje niepodjęcia tej decyzji będą dużo, dużo dalej idące niż konsekwencje odrzucenia tej uchwały. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Tomalak. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pana Burmistrza. No wyjątkowo ohydne to było ostatnie sformułowania polegające na tym, że po prostu zaczął kurczyć radnymi, obiecując niepodwyższanie stawek podatku rolnego. Chodzi o to, proszę Państwa, żeby radni ze wsi głosowali za podwyżką podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców w mieście. W ten sposób nie narażą się swoim wyborcom na terenach wiejskich. Uważam, że to jest po prostu podłe. Takie sformułowanie i takie stawianie spraw. Nie powinno to mieć nigdy miejsca, zwłaszcza w gminie Świebodzin. Po kolei pozwolicie Państwo, że się odniosę do tych informacji, które Pan Burmistrz przedstawił. Mianowicie stwierdził, że nie ma drukarki. No tak, no nie ma drukarki, natomiast przez 4 lata z wielką swobodą i taką fantazją po prostu brał kredyt, gdzie było mówione, że mogą przyjść takie czasy, że obsługa tych kredytów i odsetki z tego tytułu po prostu mogą stanowić bardzo wielki problem. I o tym się nie mówi, bo to nie było powiedziane dotychczas, ani na żadnej komisji, ani na sesji dzisiaj nie padło, ale pani skarbnik ma policzoną obsługę długu w roku 2023. Jeżeli w 2021 te odsetki, z tego co pamiętam, oscylowały w kwocie około ponad 5 milionów złotych, to jest, za chwilę się okaże, ile to było w 2022, a prognoza na 2023 może być porażająca. Dlatego to jest jakby główny gwóźdź do trumny, która po prostu w tej chwili, topór, który wisi nad nami. Wzrost kosztów energii, proszę Państwa, elektrycznej, można było pomyśleć. Ja jestem akurat prezesem spółki w przewozach. No jakoś tak mi się udało, że podpisałem dziwnym trafem umowę na ceny energii elektrycznej, gwarantowana cena stała jeszcze przez następne 2 lata co najmniej. Czy miasto Świebodzin nie było na tyle nikogo inteligentnego, kto by mógł o tym pomyśleć i zagwarantować stałą cenę na przestrzeni kilku lat do przodu? Się pyta? Nikogo nie było, tak? Dobra. Mogę odpowiedzieć na bieżąco? Nie. Proszę mi tak skończyć. Wzrost płacy minimalnej. On oczywiście miałby wpływ na dodatkowe koszty, niemniej jednak chyba Państwo macie wiedzę, że pracownicy urzędu nie zarabiają najniższej krajowej. Pracownicy zarabiają nieco wyżej, więcej, dlatego to z tego tytułu gmina nie ucierpi ani potrzeby. Pan burmistrz powiedział, że w podatku PIT został ograbiony przez rząd z tytułu mianowicie takiego, że zostały wprowadzone przez Sejm nowe regulacje prawne, które zmniejszyły opodatkowanie mieszkańców z 17 na 12%. Tak było. Tylko zapomniał dodać, że rząd z tego tytułu zagwarantował dodatkowe wpływy i płaci pieniądze do samorządów. Te utracone dochody płaci na poziomie realnym, które rzeczywiście stracili. Jak Państwo będziecie drążyć temat, to Pani skarbnik powie, ile otrzymali z tego tytułu, albo za chwilę otrzymają. Niedomknięcie budżetu w kwocie 9 milionów złotych, to jest, bym określił, bardzo mały problem, ponieważ przez wiele lat w przeszłości
walczyliśmy ze zjawiskiem mianowicie takim, że propozycje do budżetu trzeba było zredukować o 50%, a nie o 9 milionów. Także to nie jest jakiś wielki kłopot tutaj dla służb finansowych w gminie Świebodzin, dla burmistrza. Nie sądzę, aby powiat miał dodatkowe żądania, ponieważ jak chodzi o dofinansowanie do inwestycji powiatowych, ponieważ te sprawy zostały już dogadane, z tego co wiem, pomiędzy panem burmistrzem a panem starostą i te inwestycje po prostu już w szczegółach zostały określone, na które inwestycje, ile i w jakich kwotach po prostu te pieniądze zostaną przeznaczone zarówno z budżetu pana starosty, jak i z budżetu gminy Świebodzin. Przywoływanie porównania wzrostu podatków od osób fizycznych w przypadku 50-metrowego mieszkania jest po prostu co najmniej śmieszne i niepoważne. Główny ciężar wzrostu tego podatkowego nie poniosą mieszkańcy mieszkający w mieszkaniach, tak? Bo rzeczywiście dla nich to nie będzie jakiś kolosalny wzrost i po prostu gwóźdź do trumny. Będzie to bardzo poważny problem dla przedsiębiorców, którzy mają w tej chwili kłopoty, albo za chwilę będą mieli kłopoty finansowe, gdzie władze lokalne tym przedsiębiorcom w ogóle nigdy nie pomagały. Ja sobie nie przypominam, żeby pan burmistrz Tomaszewski miał kiedykolwiek dobre zdanie na temat przedsiębiorców lokalnych. Wyrażał on wielokrotnie swoje emocje, chociażby w postaci wywiadów telewizyjnych jeszcze niedawno. Mianowicie jak to rozprzestrzeniał nieprawdziwe informacje na temat lokalnych firm, które to jakoby były zwalniane z podatków. Co w rzeczywistości okazało się, że w ciągu 10 lat ani złotówka po prostu nie została umorzona. Niemniej jednak państwo o tym potem nie usłyszeliście, ponieważ ja takiego wywiadu już nie udzielałem, a byłoby to może nikogo nie interesujące, ale nadarzyła się okazja, żebym o tym wspomniał akurat w tej chwili. Redukowanie etatów obsługi, panie burmistrzu, to niech pan najpierw zredukuje niepotrzebne stanowiska, które pan po prostu powołał. Zwolnił pan jednego zastępcę, ale przecież przez ile lat był doradca, byli dodatkowi zastępcy. Proszę zwrócić uwagę, proszę państwa, że dzisiaj w wydziale nie ma kierownika i zastępcy. Dzisiaj w wydziałach są po dwóch zastępców. Proszę zwrócić uwagę, ile powstało nowych wydziałów w urzędzie. Proszę zwrócić uwagę, co robi Wydział Promocji. Po co właściwie jest? Wydział Promocji służy tylko i wyłącznie po prostu promowaniu osoby pana burmistrza i wynajdowaniu różnego rodzaju po prostu zarzutów w stosunku do mojej osoby. To jest Wydział Promocji i my za niego płacimy? Przepraszam bardzo. To skoro ciężar błędów burmistrza Sielickiego ma ponieść obsługa i pracownicy i podatnicy, to ja na to nie wyrażam zgody. A i tak chciałbym, żebyście państwo wiedzieli, że w kolejnym punkcie, przy omawianiu kolejnej uchwały, która dotyczyć miała podatku od obniżenia cen spożycia do podatku rolnego, chciałbym złożyć kolejny wniosek, żeby tej podwyżki nie było. Także tu łaski pan burmistrz nie robi i tę politykę podatkową i finansową kreujemy oto my. Pan burmistrz cały czas miał gdzieś poważane nasze decyzje. Przypomnę chociażby ostatnie 20 tysięcy dla Fundacji Pani Zatylnej. Jak myślicie, dostała jakieś pieniądze? Tak. Miał nas zawsze gdzieś, tak? Także uważam, że powinniśmy mieszkańcom pomóc, tym bardziej, że 7,5 miliona dodatkowo zrekompensuje w postaci dodatkowych dochodów dodatkowe koszty funkcjonowania gminy. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pan burmistrz. Szanowni państwo, ja tylko się odniosę do tego, co zapamiętałem z tego wywodu, który tutaj pan radny przedstawił. Po pierwsze, tak, w gminie pracownicy odpowiedzialni za politykę energetyczną i przetargi na cenę energii rozumieją, jaka jest sytuacja, dlatego działali już od początku roku i gmina na przełomie kwietnia i maja brała udział w przetargu na cenę energii, która pozwoliła nam uzyskać cenę około 1000 zł gwarantowaną na 3 lata do przodu. Ta cena jest mniej więcej taka sama, jaka cena starczy powiększona o podatek VAT, jeżeli on wyjdzie. To będzie około 1000 zł, te 760 plus VAT. Dlatego tak,
działaliśmy i mamy cenę, w razie czego zagwarantowaną na 3 lata do przodu. Podnosząc się do stan, ale to jest i tak cena 2 razy większa niż do tej pory, żeby była jasność. Podnosząc się do stanowisk, no to ja powiem tak. Stanowisko zastępcy burmistrza zostało zwolnione przeze mnie, stanowisko doradcy zwolniło się w wyniku tragicznych okoliczności, a samo zatrudnienie w urzędzie jest bodaj o 10 albo 15 etatów niższe niż wtedy, kiedy przejmowałem urząd. 136 etatów bodaj było w momencie, kiedy przejmowałem urząd miejski w Świebodzinie. Dzisiaj jest to 120 kilka etatów, więc do redukcji etatów doszło, a że zmieniła się struktura organizacyjna, a to już jest moja decyzja, która była podyktowana takimi okolicznościami, które uznałem za stosowne, właściwe, aby urząd działał lepiej i sprawniej. Więc pracowników w urzędzie jest liczbowo mniej. Więc to nie jest tak, że jest specjalna rozpusta. Oszczędności staramy się szukać tam, gdzie możemy. Ja chciałbym tylko zwrócić Państwu uwagę, że Wydział Promocji nie zajmuje się promowaniem mojej osoby. Ja na Facebooku gminy Świebodzin nie funkcjonuję niemal w ogóle. Mój wizerunek jest tam tylko prezentowany przy okazji jakichś tam okoliczności, wystąpień ogólnie dostępnych dla mieszkańców. Ja raczej nie jestem jakąś gwiazdą ze swoimi rzeczami promocyjnymi swojej osoby. Radzę sobie bardzo dobrze. Natomiast, no cóż, jak bawimy się w drobne i większe uszczypliwości, to ja chciałbym powiedzieć, że radny Tomalak i mówienie przez niego o dobru lokalnych przedsiębiorców przez osobę, która jest już skazana nieprawomocnym, co prawda, ale wyrokiem za naruszenie dóbr osobistych lokalnych przedsiębiorców, no to tak trochę jest, uważam, lekka hipokryzja. Dziękuję. Dziękuję panie radny Tomalak. Panie burmistrzu, przytaczanie informacji o nieprawomocnych wyrokach, no już takie trochę niefajne. Ja sobie tych uszczypliwości naprawdę starałem sobie oszczędzić, a jeżeli tak naprawdę brakuje panu pieniędzy do budżetu, no to niech się pan zwróci do pana Wojciecha i pana Pawła, kolegów, którym pan działkę sprzedał, to tam co najmniej 4 miliony może panu dać. Jak pan taki mądry jest, to trzeba było myśleć to 3-4 lata temu o budżecie. A nie pan teraz płacze i podatki chce wszystkich podwyższać. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że wydziwia pan i kombinuje jakieś po prostu niestworzone historie ze sprzedażą nieruchomości gminnych, chociażby działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Przez 4 lata nie potraficie sprzedać ani jednej działki, a teraz się ukazał wykaz, tak jak Maciej mówił, jakaś sprzedaż reglamentowana, postkomunistyczna, czy to jest koreański, czy taki system? Kim Jong-una, czy Jay? Działki powinny być sprzedawane po prostu w przetargu ustnym nieograniczonym, żeby była maksymalna po prostu cena do osiągnięcia, a nie jakieś zapisy dziwne, że komuś sprzedam, komuś nie i po prostu termin zabudowy. Po prostu to jest chore, tak? Miasto wydało pieniądze na zbrojenie, zresztą też bez sensu na niektóre tam szczegóły, nie będę się rozwodził, a teraz będzie kombinacja po prostu z działkami. No jak szuka pan pieniędzy i oszczędności, to niech pan zacznie myśleć logicznie i po prostu racjonalnie, tak? Dziękuję. Panie Przewodniczący, czy mógłbym jeszcze tylko poprosić o wypowiedź pani skarbnik Izabeli Zabłockiej dotyczącej informacji, która dopadła, że koszt odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę Świebodzin wynosi 5 milionów złotych, bo mi się wydaje, że to nie jest koszt obsługi kredytu. Odsetek. Pani skarbnik, co pani Koszt obsługi odsetek wyliczony na przykład na rok 2023 oscylował w granicach 3 milionów złotych. Został on w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok troszeczkę przycięty. W tym roku bodajże mamy już 1 300 000 400. Jak Państwo widzą, sukcesywnie zwiększamy co sesję o 100 parę tysięcy, zwiększamy wydatki na obsługę kredytów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa radnych? Pani radna Emilia Węcławska. Mam pytanie do pani skarbnik. Chodzi mi o dochody z tytułu PIT i CIT. Ile wynoszą aktualnie? Plus minus oczywiście, bo tutaj porównywałam sobie dane uchwały budżetowej 2023 projektu i projektu uchwały 2022, więc one wcale nie maleją. Uważam, że przy takiej wysokiej inflacji, jaką mamy aktualnie w państwie, te dochody powinny wzrastać. Te
dochody są plus minus na takim samym poziomie? No właśnie, właśnie widzę, że są na takim samym poziomie, także nie, raczej nie przewidujemy tutaj spadku. Nie, spadku nie. Okej, okay, dobra. Proponuję zamknąć tą dyskusję i uważam, że tak potocznie mówiąc powinniśmy spotkać się na połowie i składam formalny wniosek o zwiększenie podatków o 7,5%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Radna Mulicka. To jeszcze jedno tutaj takie, taką uwagę, bo Pan Burmistrz wspomniał, że nie będzie pieniędzy na zabytki. Podejrzewam, w ubiegłym tygodniu Pan Premier ogłosił nowy program dla ratowania zabytków, także myślę, że nie będzie z tym tak źle. Także proszę być spokojnym, rząd, jak Prawa Sprawiedliwości obiecuje, to tak będzie. Więc akurat na zabytki będzie program, więc proszę się nie denerwować. Dziękuję bardzo. Jak jeszcze, czy ktoś jest z Państwa radnych? Ja jednak zanim zamknę dyskusję, to chciał z moją skarbnik, trochę porozmawiać, dobra? Pani skarbnik się nie boi. Ja chciałem zapytać, bo otrzymaliśmy projekt budżetu na 2023 rok i czy w tym projekcie budżetu, jeżeli dobrze kojarzę i dobrze czytam to, co zostało napisane w uchwale budżetowej i w uzasadnieniu, to padło takie sformułowanie, że założono do projektu budżetu wzrost podatków o 7,5%, podatków lokalnych. Tak. I na bazie wzrostu o 7,5% pani skarbnik skalkulowała budżet. Tak. Czy wobec tego w tym budżecie są zapisane środki na zabytki? Nie. Czy tam są zapisane środki na organizacje pozarządowe? Tak. O ile mniejsze niż w 2022 roku? Generalnie to, co teraz mogę Państwu z pamięci powiedzieć, to na pewno jeżeli chodzi o działania w zakresie sportu, jest zapisana kwota 600 tysięcy złotych. Ja uzupełnię, 40% mniej. Czy założono zmniejszenie zatrudnienia na bazie tych 7,5% podatków? Nie, ale wydatki na wynagrodzenia zostały ograniczone. Dobrze, czy jeszcze... co tam jeszcze było, Pani Burmistrz, bo nie pamiętam. Nadgodziny w szkołach. O, na przykład. Ja powiedziałam, że wydatki na wynagrodzenia zarówno w urzędzie, jak i w jednostkach podległych w szkołach zostały mocno ograniczone. I tutaj jeszcze uzupełniając wypowiedź Pana Burmistrza, Pan Burmistrz mówił o ścięciu 9 milionów na wydatków bieżących, ale suma summarum całość budżetu musieliśmy ściąć w granicach 27 milionów. Dziękuję. Ale do 27 milionów w stosunku, jak to, do czego, jak to liczy? Do propozycji. Do życzeniowego budżetu, w którym jest wszystko dla wszystkich. No, tak. Nigdy nie było tak, żeby kołderka wystarczała. Ale to już było troszeczkę ograniczone. No dobrze, to w mojej powiecie 50 ścięliśmy milionów. Dobrze, co jeszcze miałem zapytać? Niech Pani jeszcze, Pani skarbnik, powie, 15%, wzrost o 15% podatków. Kwotowo, ile to jest w całości? W granicach 3 milionów. 3 miliony, czyli tak naprawdę dyskutujemy o 3 milionach dzisiaj. Budowa stadionu 4,5 miliona. Czy to jest niezbędny wydatek, który musimy ponieść w przyszłym roku w momencie, kiedy mamy tak trudną sytuację gospodarczą? Tam jest dofinansowanie z Nowego Ładu. Udział gminy to jest bodajże 750 tysięcy, dofinansowanie 6 milionów 750 tysięcy złotych. Nie rozumiem. Udział własny gminy w tej inwestycji wynosi 750 tysięcy złotych. Pozostała część to dofinansowanie z Polskiego Ładu. W przyszłym roku jest zaplanowane, z tego co pamiętam, bodaj 4,5 miliona w budżecie, a ponieważ z regulaminu Polskiego Ładu wynika, iż jako pierwsza musi iść płatność ze środków własnych beneficjenta, to 750 tysięcy jest wpisane jako pieniądze gminne, a 3,750 miliony z tego co pamiętam, dofinansowanie z Polskiego Ładu, pierwsza transza. Pozostała część w takiej samej kwocie jest zapisana w UPF-ie na rok 2024. Dobrze, przeczytałem tylko opisówkę, wchodziłem w szczegóły. Ale to generalnie jest 3 miliony, tak? 3 miliony. No to jeżeli zgodzilibyśmy się na 7,5%, no to będzie 1,5 miliona. Czy
Czyli tak naprawdę braki w budżecie spowodowane naszą decyzją będą wynosiły 1,5 miliona. A te 1,5 miliona, bo nie za... Bo 15% to są 3 miliony, tak? Mhm. A czyli jeżeli Rada tutaj poprze wniosek pani radnej Węcłowskiej i zgodzi się na podniesienie o 7,5%, no to będzie 1,5 miliona. Czyli będzie brakowało tylko 1,5 miliona. To chyba nie jest kwota, która wywróci budżet w wielkości, jak dobrze pamiętam, 155 milionów. Nawet gdybyśmy mieli tych 3 milionów wzrostu podatku zrezygnować, to też nie jest taka kwota, która wywróci budżet. Wzrost podatku od nieruchomości do budżetu, musiałam sięgnąć do notatek, o 7,5%, a to jest 1 870 000, tak? Mhm. O 15% to będzie 3 750 000. A z wszystkich podatków? Od nieruchomości. A wszystkich? Bo tu ja wiem, że na razie rozmawiamy o tej pierwszej uchwale, ale ja już jakby, żeby oszczędzić dyskusję w następnych punktach, pytam o resztę. Czyli podwyżka podatków o 15%, o dodatkowe 7,5% to jest wzrost o 1 877 000, a jeżeli chodzi o podwyżkę dalej wszystkich podatków, to ogólny dodatkowy wzrost 2400. Nie, 1 877 000 byśmy mieli dodatkowo na podatku od nieruchomości, uwzględniając jeszcze podatek rolny, leśny i od środków transportowych, to całościowy wzrost 2400. 2400. Dobrze. 7,5%. 7,5%, tak. No to o takich kwotach rozmawiamy. Dobrze, ja dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania jeszcze? Znaczy dla mnie to nie są kwoty, które wywróciły budżet do tego stopnia, czy w takim stopniu, o jakim powiedział Pan Burmistrz. To jest moja zupełnie subiektywna opinia. Czy jeszcze macie Państwo jakieś pytania, no, ja uwagi w tym punkcie? Pan Kresbacz. Ja mam jedno pytanie, bo kiedy Pan Burmistrz wypowiadał się na temat tych podatków, padło takie stwierdzenie, że jeśli podatek od środków, od nieruchomości pozostanie na wskaźniku 15%, to wtedy jest możliwość rezygnacji ze wzrostu podatku rolnego, który przewidziany jest na poziomie 10%. Czyli te 10%, Pani Skarbnik, może mi powiedzieć, jaka to jest kwota w skali roku? Około 200 tysięcy. Wpływy z podatku rolnego, które mam zaplanowane na ten rok, to jest 1 300 000. Tak? Wzrost? Wzrost 10%, 130 tysięcy. 10%? No to jest 130 tysięcy, nie? Łatwo było obiecać, nie? Może grosz. Dobrze. Pan Lubisz chciał zabrać głos. Tak, Szanowni Państwo, generalnie sprawa wygląda tak. Dziękuję bardzo. Musicie Państwo pamiętać, że ten budżet jest zrobiony na spięcie, tylko miejcie na uwadze, że tam nie ma pewnych rzeczy, o których mówiłem wcześniej, tak? 3 miliony są wnioski na nieruchomości. Nie ma w tym budżecie pieniędzy zapisanych na jakiekolwiek podwyżki, kompensacje pracownikom rosnących wynagrodzeń. A też musicie mieć świadomość tego, że tak jak w każdej firmie, w każdym przedsiębiorstwie, oczywiście w gminie Świebodzin akurat w urzędzie nie ma dużo ludzi, którzy pracują na najniższej krajowej, ale są ludzie, którzy dzisiaj nie są na najniższej krajowej, a zarabiają 3600, 3700. I po zmianie najniższej oni się po prostu znajdą na pułapie najniższej krajowej pensji. I ci sami ludzie po prostu przyjdą i powiedzą tak, no Panie Burmistrzu, no ja wcześniej byłem 600 zł powyżej najniższej krajowej, a teraz jestem na najniższej, proszę mi dołożyć pieniędzy. I to potwierdzą, myślę, i kierownicy jednostek w szczególności, i każdy, kto ma choć odrobinę pojęcia o pracownikach i ich roszczeniach płacowych. No, Szanowni Państwo, na 7,5% ten budżet się zepnie,
ale w przyszłym roku no będzie po prostu to wszystko na żylecie. Przy 15%, jeżeli pojawią się jakieś nowe inicjatywy, kwestie, które będą wymagały dofinansowania, zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie, no to mamy przynajmniej jakiś luz. W takim innym wypadku tego luzu nie będzie, ale tak jak mówię, to jest Państwa decyzja. I tyle. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radna Węcowska Emilia? A czy w tym projekcie uchwały na 2023 jest zaplanowany podatek od firmy bodajże OBI, tej, która się wybudowała na przedświegodzinie? Tak, mamy nadzieję, że firma będzie od przyszłego roku ten podatek płaciła. Ale jest to założone w projekcie uchwały? Tak. W jakiej kwocie? Myśmy bardzo szeroko, znaczy bardzo ogólnie zaplanowali, bo nie mam wszystkich danych, bodajże 2,5 miliona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cieszę się z Państwa. Skoro nie, to mamy wnioski formalne o zwiększenie podatku od nieruchomości. Czy generalnie możemy poszli dalej wszystkich podatków? Mam złożyć wniosek? Nie, no mój był pierwszy. Właśnie, chciałbym. No, ale jak pierwszy? Tym, żeby podatków nie było 15% podwyżek, tylko żeby było według stawki z 2022 roku. No tak, ale i proszę przegłosować tak. Ale to jest równoznaczne z odrzuceniem uchwały po prostu. Tak. Nie, to jest po prostu równoznaczne z tym, że stawki będą w wysokości takiej, jak były w 2022 roku. Nie do końca. Jeżeli Państwo odrzucą projekt uchwały, jeżeli chodzi o stawki w podatku od nieruchomości, to one zostaną na poziomie roku 2022, ale uchwałę o podatku rolnym i podatku leśnym musimy podjąć. No tak, to jest oczywiste. Teraz rozmawiamy o projekcie uchwały 646. Do rolnego i leśnego przejdziemy za chwilę. Chciałem blokiem. Mój wniosek. Dobrze, czyli głosujemy pierwszy wniosek pana radnego Tomoraka o odrzucenie projektu uchwały. No czyli głosujemy się po uchwale tak naprawdę. No oczywiście. No czemu? No jest wniosek, to proszę przegłosować. No tak, ale jeżeli przegłosujemy wniosek, znaczy to nie jest wniosek, tylko to jest o odrzucenie uchwały, czyli jeżeli zagłosujemy negatywnie za uchwałą, czyli nie przyjmiemy uchwały, no to wniosek pani radnej Wysłowskiej będzie No tak, ale to ja nie wiem, jakie wnioski. Ja złożyłem oficjalnie wniosek i proszę o jego przegłosowanie. Dobra, musimy technicznie to uporządkować. Nie. No tak. Żeby te 15. Panie radny, mamy wniosek. Jakbym mógł poprosić o zwerbalizowanie wniosku raz jeszcze. Proszę o ustalenie stawek w wysokości dotychczasowej obowiązującej w roku 2022. Czyli, jeżeli mam odczytać, to zaraz powiem po kolei. Nie, dobra, no okej, ustalenie stawek podatkowych. Czyli związany z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób w wysokości 83 grosze. Jeżeli tak, no to ja powiem. Godzinę zajmie. Okej. Tak. Myślę, że tak. Na
Ale nie ruchomości. Nie, nie, nie. Właśnie tylko nie ruchomości. 646. Dobrze, wobec powyższego zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminę. Czy my możemy zarządzić 5 minut przerwy, skonsultujemy się z panią skarbnik i jeżeli będzie taka wola i chęć po konsultacji, to wrócimy do państwa z rozwiązaniem. Ale poprosiłbym o 5 minut przerwy, jeżeli to nie jest wielki problem. Sekunda, dobra, bo teraz ja mam dalej idące pytanie, czy to będzie dotyczyło, panią radną pytam, czy to będzie dotyczyło tylko tej uchwały, czy wszystkich pozostałych? Na razie mówię tylko o tej. No dobra. Czy możemy 5 minut przerwy, panie przewodniczący? 5 minut przerwy. Dziękuję. To może zróbmy 10.
wznawiamy obradę. I bardzo prosimy na skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości na terenie gminy Świerodzin na 2023. Szanowni Państwo, w związku z tym, że przeszedł wniosek o podwyżkę podatku 7,5%, Państwo pozwolą, że ja odczytam projekt uchwały ze zmienionymi stawkami. Paragraf pierwszy. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości. Punkt pierwszy od grupy. Jedynka. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania ewidencji gruntów i budynków od 1 metra kwadratowego powierzchni 0,89 groszy. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 hektara powierzchni 5,01. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 metra kwadratowego powierzchni 0,30 groszy. Punkt czwarty. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października itd. od powierzchni 3,32. Punkt drugi. Od budynków lub ich części mieszkalnych od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 0,78. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 25,37 groszy. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 11,90 groszy. Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 5,15. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 6,34. Inne, na przykład budynki gospodarcze, komórki ITP od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, w tym miasto 6,34, wieś 5,22. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej garaży z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 8,56. Wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe domki letniskowe od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 8,68. 3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 i ust. 3 myślnik 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. I następne paragrafy uchwały zostają już bez zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy wszystko jest jasne? Wobec wyższego zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu na terminach. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 15 rady głosowało za przyjęciem uchwały, 5 było przeciwnych. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Dziękuję uprzejmie. Kolejny projekt w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjęty jako podstawę do obniżenia podatku rolnego, zarządzania podatku, poboru podatku rolnego na terenie gminy Świerodzin. Bardzo proszę pani skarbnik. Tutaj co do zasady było tak samo, że w uchwale została stawka przeliczona na 15%. A nie 10? Przepraszam, 10. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Rady Tomana. Proszę mikrofon. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący. Proszę Państwa, chciałbym złożyć wniosek o pozostawienie wysokości stawek podatku rolnego na dotychczasowym poziomie.
uzasadnienie tego, proszę Państwa, jest takie, że wszyscy cierpimy na tym, że rosną koszty produktów rolnych. Rolnikom nie jest łatwo w tej chwili funkcjonować. Wszyscy widzimy, jakie wzrosty dotyczą cen paliw, nawozów, środków produkcji rolniczej. Dlatego też uważam, że należałoby trochę podnosić rozsądnie, a w tym przypadku w ogóle to zagrozić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa? Radna Leszczyńska. W takim razie analogicznie do poprzedniej uchwały składam formalny wniosek o zwiększenie o 7,75% w stosunku do 2022. Przepraszam, 7,5% w stosunku do 2022. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos, pan deputowanek? Bardzo bym prosił o mikrofon. Zapadła zasłona milczenia ze strony pana burmistrza, ale słyszeliśmy przed chwilą, jak byliście potrzebni do głosowania podatku od nieruchomości, że obiecywał, że będzie, że złoży wniosek o to, aby ten podatek rolny nie wzrósł. Czyli co? Jakie jest stanowisko w tej chwili burmistrza w tej sytuacji? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Pan burmistrz, bardzo proszę. Jeżeli dobrze pamiętam, a wydaje mi się, że mój młody mózg jeszcze mniej więcej kojarzy, to powiedziałem przed pół godziny, to powiedziałem, że jesteśmy w stanie ustawić stawki na poziomie dotychczasowym, jeżeli Rada przegłosuje podatki na poziomie 15%. I to powiedziałem dosyć jasno i klarownie. Więc uważam, że skoro podatki od nieruchomości zostały przegłosowane na poziomie 7,5%, no to tutaj stosownym i analogicznym rozwiązaniem jest również podniesienie o 7,5% tegoż podatku, o którym dyskusja odbywa się dalej, tak jak zawnioskowała o to pani Anna Pętłowska-Kasza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Moja interpretacja tych wypowiedzi jest zupełnie inna. Mianowicie brzmi tak. Oto radni ze wsi. Już was nie potrzebuje. W tej chwili możecie sobie głosować jak chcecie. Najważniejszy element już osiągnąłem. Jeżeli się po raz kolejny daliście oszukać w tym momencie, no to gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Skoro nie, to mam dwa wnioski formalne. Pierwszy o wniosek o pozostawienie podatku rolnego na poziomie roku 2022, a drugi o wzrost 7,5%. Głosujemy w kolejności zgłaszanych, czyli jako pierwsza pozostawienie podatku rolnego na poziomie roku 2022. Bardzo proszę, zarządzam głosowanie. Proszę o przekazanie głosów na terminie. Dziękuję bardzo. 7 radnych głosowało za przyjęciem wniosku, przeciw 12, 1 wstrzymał się od głosu. Tak to wygląda. I drugi wniosek o zwiększenie podatku o 7,5%. Bardzo proszę, zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością głosów. 15 rady głosowało za, 4 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Czyli rozumiem, że podatek rolny 7,5 w stosunku do roku 2022, czyli paragraf pierwszy, punkt pierwszy będzie brzmiał: obniża się cena skupu żyta na 2023 rok do kwoty 60,8 groszy. Zamknięte. Dziękuję uprzejmie. Czy są jakieś pytania? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminach.
dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 15 radnych głosowało za, 5 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. I kolejny projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu drewna przyjęty jako podstawę do obniżenia podatku leśniczego. Ta uchwała została przeliczona analogicznie, czyli stawka z roku 2022 przeliczona wskaźnikiem 15%. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej dotyczący tej uchwały? Nie widzę, wobec powyższego zarządzam głosowanie. Proszę o oddanie głosu na terminalach. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 13 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 6 było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. I mam następny projekt, projekt numer 649 w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Jest już przygotowana uchwała przeliczeniowa na 7,5%, tylko akurat jest kserowana, bo nie odczytam Państwu tej uchwały, bo tutaj są po prostu same tabelki. Jakbyśmy głosowanie nad tą uchwałą mogli przesunąć, zanim skserujemy dla każdego radnego uchwałę. Dobrze, to w takim razie przygotujemy w systemie wniosek o zmianę porządku obrad i uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Na samym końcu sesji, czy na samym? Na samym końcu uchwały budżetowych. Czyli mamy wniosek zmiany porządku obrad, przygotowany i projekt 649 głosowany będzie po projekcie 657. Zarządzam głosowanie. Zmiana porządku obrad. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2020. Bardzo proszę. Projekt uchwały nr 565 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2022 rok. Uchwała przeszła przez wszystkie komisje w niezmienionym składzie. W zasadzie zostało tylko dopisane w tej uchwale to, co jest najważniejsze, w paragrafie 10 dodaje się punkt 6, jeżeli chodzi o upoważnienia dla burmistrza do zaciągania zobowiązań. Kwota 4 miliony złotych ma to związek z koniecznością podpisania umowy na zakup i dostawę węgla. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Skoro nie widzę, to zarządzam głosowanie. Bardzo proszę o oddawanie głosów na terminalach. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 19 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 1 radny był przeciwny. I kolejny projekt, pani skarbnik. Projekt numer 657 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2022-2034. Ten projekt również został przedstawiony na wszystkich komisjach i był pozytywnie zaakceptowany przez Państwa radę. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminalach.
przyjęta większością głosów, 18 rady głosowało za, 1 rady był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Dziękuję uprzejmie. Przewodniczący, ja proszę o 5 minut przerwy. Ogłaszam przerwę do godziny 10.55.
Szanowni Państwo, wznawiam obrady. Przystępujemy do kolejnego projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Świegości. Bardzo proszę, pani skarbnik. Co do zasady, ten projekt został również przeliczony stawką podwyżki 15% w stosunku do roku 2022. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa uwagi, wnioski? Pani radna? Pan radny? Nie. Ja będę i tak przeciw także. Nie chcecie mnie słuchać. Żeby... A czy na 15 głosów? Nie będę sobie głosu marnować. Dobrze, to ja składam wniosek formalny o ustalenie wysokości stawek na poziomie 7,5%, tak jak w poprzednich. Kolejny projekt uchwały. Bardzo proszę o przedstawienie pana dyrektora Stanisława.
projekt statutu był przedstawiany dla Państwa Radnych na wszystkich komisjach. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę. Wobec tego zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminalach. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 19 radnych obecnych na sesji głosowało za przyjęciem uchwały. Kolejny projekt uchwały o przedstawienie proszę panią Beatę Abrogowicz, sekretarza gminy. Szanowni Państwo, projekt uchwały druk nr 662 w sprawie rozpatrzenia petycji. Podstawa prawna, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się pozytywnie rozpatrzeć petycję w sprawie utworzenia nowego sołectwa w Lityniu. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w trybunie do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała była prezentowana Państwu, czy projekt uchwały był prezentowany na wszystkich komisjach, zyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Czy ktoś chciałby zabrać głos mieszkańców? To znaczy ja może na koniec dobrze powiem. Skoro nie ma, zarządzam głosowanie, proszę o oddanie głosów na terminalach. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 18 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 1 radny był przeciw. I kolejny projekt uchwał proszę o przedstawienie panią Martę Mazur, kierownika Wydziału OKS. Panie Przewodniczący, ale ja nie wiem, czy wnioskodawca nie chciał w tym momencie zabrać głos. Na końcu sesji? Na końcu sesji. A, to jeszcze dobra, okej. Bardzo proszę panią Martę. Projekt na druku nr 650 w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6 w placówkach prowadzonych przez gminę Świnoujście. Projekt także był prezentowany na wszystkich komisjach i uzyskał pozytywne opinie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę, wobec tego zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminach. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 19 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Projekt nr 651 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Projekt też był prezentowany i omawiany na wszystkich komisjach i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminalach. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 19 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję pani Marcie. I o przedstawienie kolejnych projektów uchwał proszę panią Kamilę Kogut, kierownika Wydziału IZN. Druk nr 652. Jest to projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania infrastruktury drogowej znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1202E w miejscowości Jeziory. Projekt uchwały został przedstawiony na wszystkich posiedzeniach komisji i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania ktoś z Państwa ma do projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminach. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 19 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Druk nr 653. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania infrastruktury drogowej, w tym przypadku chodnik, znajdujący się w ciągu drogi powiatowej nr 4008F, ulica Łużycka. Ten projekt uchwały również został przedstawiony na wszystkich posiedzeniach komisji i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi?
przedstawionego projektu? Skoro nie, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddanie głosów na terminalach. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 19 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Druk nr 664, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL1/541/2022 Rady Miejskiej Świebodziny z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w innej ewidencji zabytków, nie stanowiącym łącznik własności gminy Świebodzin. Niniejszy projekt uchwały został również szczegółowo omówiony na wszystkich posiedzeniach komisji i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Skoro nie, zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminalach. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 19 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję Pani Kierownik. I o przedstawienie kolejnych projektów uchwał proszę Panią Małgorzatę Czaplińską, Kierownika Wydziału Zarządzania Funduszami. Druk nr 661. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030. Projekt był prezentowany na wszystkich komisjach Rady Miejskiej i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddanie głosów na terminalach. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 18 radnych głosowało za, 1 był przeciwny. I kolejny projekt. Druk nr 663. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Świebodzin do roku 2027. Również ten projekt był prezentowany na wszystkich komisjach i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, wobec powyższego zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminalnych. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęte jednogłośnie. 19 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję Pani Kierownik i o przedstawienie kolejnych projektów poproszę Pana Michała Kowalczyka, Kierownika Wydziału Gminy. Druk 660, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz odstąpienie obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Projekt uchwały nie był procedowany na Komisji Ochrony Rolnictwa i Ochrony Środowiska ze względów formalnych. Na pozostałych komisjach, które otrzymał pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, wobec powyższego zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu na terminalach. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 19 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję Panu Michałowi. Kolejne projekty proszę o przedstawienie Panu Macieja Kusia, Kierownika Wydziału GN. Tak, dziękuję bardzo. Druk nr 658, projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gminnych położonych w trzecim i czwartym obrębie Świebodzina oraz w obrębach Rozługi i Wilkowo odpadnymi służebnościami przesyłu. Projekt uchwały był przedstawiony na wszystkich komisjach, uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi?
Nie widzę wobec tego. Zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 19 razy głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Druk nr 659. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego drogu zawarcia tych umów. Projekt był omawiany na wszystkich komisjach i uzyskał opinię pozytywną. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, wobec tego zarządzam głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 19 radny głosował za przyjęciem uchwały. Dziękuję panu Maciejowi. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu dzisiejszego porządku obrad, interpelacje i zapytania. Przypominam, że na podstawie artykułu 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego, a przewodniczący przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi. Czy ktoś z Państwa chciałby przekazać interpelację pani Anita, ewentualnie zabrać głos w tej części? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, sprawy różne. Ja chciałbym w sprawach różnych, czy zostałem poproszony o odczytanie podziękowań. W imieniu własnym oraz mieszkańców Ługowa składam serdeczne podziękowania kierownikowi PKS Świebodzin Arturowi Kubackiemu za okazaną pomoc i wsparcie w organizacji bezpłatnego transportu dla mieszkańców wsi Ługów w dniu 1 listopada 2022 podczas Dnia Wszystkich Świętych. Sołtys Marcin Naks. Dziękujemy. I pani sekretarz, oddam głos. Tutaj jest uzupełnienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych. Na poprzedniej sesji burmistrz przedstawiał Państwu sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych, które dotarły do 28 października. Po tym dniu dotarły informacje od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli. Ta analiza dotarła 7 listopada i 12 listopada analiza Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Naczelnicy nie stwierdzili żadnych uwag, żadnych nieprawidłowości w oświadczeniach, które zostały przesłane. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa w sprawach różnych? To może gościa poproszę jako pierwszego. Ja się przedstawię najpierw. Ja jestem przedstawicielem... A czy możemy prosić do mikrofonu? Ja jestem przedstawicielem mieszkańców wsi Bity i Lenika, bo składaliśmy tutaj petycję dotyczącą tego naszego sołectwa. Chciałbym w imieniu mieszkańców Państwu bardzo podziękować za to, że przychyliliście się do tej naszej petycji, że tak powiem tutaj panu burmistrzowi chciałbym podziękować, że na dzień dobry nie wystawił mnie za drzwi, tylko wysłuchał moich tutaj argumentów. Słuchaliście się Państwo też w nasz głos, czyli mieszkańców. Też tutaj panu radnemu Arturowi Kubackiemu bym chciał podziękować, bo też mnie od samego początku tutaj wspierał w tym. Chciałbym powiedzieć, że jestem sam, bo jest taka godzina, że po prostu no, ludzie są w pracy i nie każdy mógł też przyjść. Także serdecznie dziękuję. Postaramy się, żeby tutaj i współpraca z panią Sołtys Rzeczycy też się odbywała, tak jak to wszystko już pójdzie fajnie, sprawnie i tyle. No, bardzo dziękuję. My również dziękujemy za tą inicjatywę. To też dla nas ważne i życzymy powodzenia. W budżecie na 23 rok nie będzie problemów z zabezpieczeniem środków. Nie do końca. Funduszu Sołeckiego na 2023 rok pięć nie będą. Tak, bo nie ma jeszcze. Dopiero następny rok, 2024. Nie, ale ustawowo jest, że zebranie miejskie do końca września. Nie da. Także niestety. Ale my poczekamy. Życzę, że się podzieli. Damy radę.
sygnuje fragment swojego. Pan radny Tomalak, sprawa różnych. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Chciałem zwrócić uwagę na dosyć niepokojące zjawisko, mianowicie przetarg na południową obwodnicę Przywodzi. Przetarg, proszę Państwa, był powtórzony po raz trzeci. Kilka dni temu było trzecie otwarcie ofert. I chciałbym, żebyście Państwo usłyszeli to dzisiaj ode mnie i tak sobie pozostawili to przemyśleń na kolejnych wielu miesięcy, może trochę więcej niż rok, może dwa lata. Mianowicie na początku tego roku, przed wakacjami, pojawił się pierwszy przetarg. Firma z Krasnodarskiego Kontrakt zaoferowała kwotę wtedy za wykonanie tego zadania. Około 27 milionów. Przetarg został unieważniony, potem został ogłoszony kolejny kontrakt, kolejny przetarg na, to miało miejsce na początku jesieni, tak ogólnie będę mówił. Wpłynęły kolejne oferty, firma Kontrakt obniżyła cenę na około 25 milionów. Przetarg został znowu unieważniony. I w tej chwili, kilka dni temu, było kolejne otwarcie, trzecie tego przetargu. I firma Kontrakt obniżyła cenę i zaoferowała około 23 miliony i zmieściła się w kwocie zaplanowanej przez Urząd Miejski w Świebodzinie. Aktualnie trwa postępowanie mające na celu ustalenie, czy oferty są prawidłowe i najprawdopodobniej dojdzie do podpisania umowy z firmą Kontrakt. Mówię o tym, ponieważ w otoczeniu, proszę Państwa, gospodarczym, czyli no powiedzmy inflacji, która ma miejsce, wzroście kosztów, nagle jedna z firm zaczęła znacząco obniżać po prostu cenę za wykonanie tego zadania. I mówię o tym dzisiaj, ponieważ myślę, że no, odpowiedzialne władze tej firmy mają przemyślane te decyzje i zastanowił się dobrze, co robią i jakie ceny oferują. I chciałbym, żebyście Państwo o tym usłyszeli dzisiaj właśnie. Bo nie chciałbym, aby doszło za kilkanaście, czy kilka, czy kilkanaście miesięcy do sytuacji mianowicie takiej, że oto Pan Burmistrz Świebodzina przyjdzie nagle z prośbą do Rady Miejskiej o zwiększenie budżetu na tę inwestycję. Nie będę widział możliwości, żeby głosować za. Sądzę, że odpowiedzialne władze i firmy miasta są w stanie wykonać te przedsięwzięcie za zaoferowaną cenę, którą przedstawili w przetargu. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa w sprawach różnych? Skoro nie ma, to wyczerpaliśmy porządek obrad. Zaplanowane na dzień dzisiejszy bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. Zamykam 47. sesję Rady Miejskiej.